Witajcie, z tej strony Lekosia i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku harcerskich opowieści. I tak jak tytuł odcinka wskazuje, dzisiaj będziemy mówić o pionierce. Zanim przejdę do odcinka, chciałabym wam przypomnieć, że do jutra do północy dostępne są takie oto koszulki. Dzisiaj nie mam jej na sobie, bo nosiłam je praktycznie codziennie przez 3 dni, 4... 5. A po tylu dniach noszenia taka koszulka potrafi zacząć już jednak troszkę śmierdzieć. Link do kupna koszulek zostawiam wam w opisie. Oczywiście koszulki robiłam razem z Łukaszem z Instagrama Ludzie z Lasu, proszę bardzo. Linka do Instagrama Łukasza i Ludzi z Lasu zostawiam wam również w opisie. A tymczasem już przechodzimy do odcinka, tak więc zapraszam. Powiemy sobie szybko w takim razie, czym jest pionierka. Tak więc, pomimo tego, że to jest stopień harcerki w ZHP, jest to również element obozu na samym początku obozu, który trwa od 3 do 5 dni i polega na tym, że tuż po przyjechaniu na obozowisko budujemy sobie łóżko, półki, cały podobóz. No ogólnie stawiamy całe miejsce obozowe, w którym będziemy sobie żyć przez najbliższy miesiąc. Tak więc chciałabym wam powiedzieć, że cała pionierka zaczyna się już w momencie przyjazdu. Zazwyczaj od tego, że w miejscu obozowiska, polany obozowej, naszym zadaniem jest wykarczować ją trochę z pokrzyw i innych chwastów, które by nam normalnie przeszkadzały w postawieniu namiotu. Tak więc na początku golimy całe pole, całą polanę obozową, a później stawiamy na niej namioty. I zazwyczaj dopiero kolejnego dnia bierzemy się za takie rzeczy jak kopanie dołków, chyba że robimy pionierkę stawianą, to wtedy nie kopiemy dołków, oraz robimy marsze na żertkowisko i z powrotem i przynosimy sobie te wszystkie żertki, z których będziemy sobie budować łóżka, półki, deskorolki, huśtawki, czy czasami nawet kanapy i stoliki. Okej, ale zanim zaczniemy się w ogóle za budowę całej pionierki, uwzględnijmy jeszcze najważniejsze rzeczy w liczbach, czyli przede wszystkim rozmiar namiotu. Namiot ma 4 na 5 metrów, z czego 4 to jest od wejścia i wyjścia, a 5 to są ściany boczne. I mówię tutaj o wojskowej dyszce, nie mówię o NS-ie, NS ma zupełnie inne wymiary, ale ja niestety nie wiem, jakie wymiary ma NS, ze względu na to, że ja nigdy w NS-ie nie spałam. Taka niespodzianka, tak, Lykosia nigdy w NS-ie nie spała. Ale poza rozmiarem namiotu jeszcze trzeba powiedzieć o wymiarze materaca. Materac ma wymiary 70 cm na 190 i dokładnie takich wymiarów robimy prycze. Oczywiście zanim zaczniemy cokolwiek budować, musimy uwzględnić ilość osób, które będą spać przez cały obóz w namiocie oraz ilość półek, tak, żeby przynajmniej jedna półka przysługiwała jednej osobie. Z czego, jeżeli w trakcie obozu wyjeżdża i przyjeżdża jeden harcerz, harcerka, to możemy zrobić coś takiego, że budujemy jedną pryczę na te dwie osoby, bo na przykład 23 wyjeżdża Maciek, a 23 wieczorem przyjeżdża Wojtek. Tak więc wiecie, tak na zakładkę się wymieniają, więc nie musimy budować dwóch pryczy, wystarczy jedna, bo chłopaki się po prostu zamieniają. I tak samo oczywiście jest w przypadku dziewczyn, po prostu podałam chłopaków jako przykład. Najprostszy sposób na zbudowanie pryczy to położenie materaca na ziemi i w rogach wbicie sondy po kolei i wykopanie dołka. I w ten sposób prycz będzie idealnych wymiarów, nie będzie ani za szeroka, ani zwłaszcza za wąska, co potrafi być największym problemem. Uwierzcie mi, spałam kiedyś na za wąskiej pryczy i to był dramat, nie polecam nikomu za wąskich pryczy, bo... Oczywiście poza półkami, które już mogą mieć dowolne wymiary, ale zazwyczaj są to wymiary 50 na 2 metry, czyli taka podłużna półeczka, potrzebne będą jeszcze na przykład takie rzeczy jak kombajn. U nas kombajnem nazywa się półkę na plecaki, która od mniej więcej 2015 roku przestała być półką leżącą, a wszędzie widzę takie kołeczki wystające z tyłu za pionierką i na tych kołkach wiesza się po prostu te plecaki, ale tak jak mówiłam, kiedyś na moich pierwszych obozach te plecaki po prostu się kładło na półce i ta konkretna półka nazywała się kombajn. Poza kombajnem jest jeszcze taka półeczka, która jest dosyć mobilna i można ją przestawiać z miejsca na miejsce. I jest to półka, na którą mówi się deskorolka albo jamnik.
albo krokodyl, albo różne inne rzeczy, jest to półka na buty. I dlaczego deskorolka? Dlatego, że bierzecie deskę i przystawiacie dwie żerdki okrągłe i to z boku wygląda troszkę jak deskorolka. Albo jamnik. Albo krokodyl. Oczywiście poza pionierką w namiotach jest coś takiego jak pionierka w podobozie i w podobozie potrzebna będzie tablica ogłoszeń, kapliczka, chociaż niekoniecznie, to zależy już od drużyny, śmietnik oraz maszt i brama. I tutaj wrzucam wam zdjęcie przykładowej bramy, która była bramą jednej męskiej drużyny z 2018 roku. I muszę przyznać, że brama była dość spektakularna, a zwłaszcza spektakularna była depionierka, czyli ostatnie dwa dni obozu, jak chłopaki po prostu ścieli ją przy ziemi i przewrócili. To było niezłe. A teraz szybki słownik słownictwa obozowego. Dokładniej pionierkowego, tak więc szybko wam powiem. Pion to jest żerdź, która wystaje pionowo z ziemi, a zacios to taka zakładeczka, którą robicie na żerdzi również. Ale jeszcze powiem wam o tym, że jest kilka rodzajów gwoździ oraz o tym, że największego rozmiaru gwoździ, na które mówi się mostówy, nie powinno się używać w ogóle do pionierki namiotowej. Te gwoździe służą tylko i wyłącznie do budowy pomostów. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że taki gwóźdź może zniszczyć waszą pionierkę, ponieważ jak się gwóźdź wbija w żerdź, to ten gwóźdź tą żerdź rozpycha. I jeżeli żerdka jest cienka i delikatna, tak jak zazwyczaj się używa do właśnie budowy półek czy łóżek, to po prostu ten gwóźdź rozbije tą żerdź na pół na przykład, albo na 3, na 5, na 10 części, no po prostu ją rozsadzi. Ale też nie powinno się jej korzystać, w sensie tego gwoździa, korzystać do takiej pionierki ze względu na to, że później jest problem z wyjęciem takiego gwoździa z pionierki albo w ogóle odczepieniem żerdzi od żerdzi i mogę wam powiedzieć, że kiedyś, kiedy byłam młodą zastępową i popełniłam ten błąd i wbiłam mostówę w swoją pionierkę, to pomijając fakt, że pionierka wytrzymała cały obóz o dziwo, w sensie ta żerdź nie była na tyle rozsadzona, żeby pękła, ale pod koniec obozu był problem z odczepieniem jednej żerdki od drugiej i zrobiłyśmy sobie huśtawkę. Tak. Tak więc do namiotu powinno się używać średnich i średnich większych gwoździ. Tych najmniejszych powinno się używać na przykład właśnie do robienia kołków. A jeszcze powiem wam, że nie wolno wbijać siekier ani gwoździ w żywe drzewo. Tak więc jeżeli chcecie zawiesić chatę na drzewach, to należy przywiązać konstrukcję do drzewa sznurkiem. Oczywiście niektóre jednostki FSE i ZHP robią pionierkę tylko na sznurek i to bardzo podziwiam i jestem jak najbardziej za, ale jeżeli już wasza organizacja robi pionierkę gwoździami, to pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie wieszać właśnie chatę na drzewach, to trzeba uwzględnić sznurek do zawieszenia całej konstrukcji. Resztę możecie przywijać gwoździami. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam tym filmikiem, wiem, że mógł być chaotyczny. Przypominam o koszulkach, które są dostępne tylko do niedzieli wieczór. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Czuwajcie w uśmiechu, trzymajcie się zdrowo i cześć!